Rolnicy z gminy Płużnica obchodzili gminno-sołecko-parafialne dożynki w niedzielę 28 sierpnia. Święto plonów w Płużnicy rozpoczęło się uroczystą mszą świętą, podczas której zostały poświęcone plony i nasiona. Drodzy rolnicy, niech ziemia wydaje plon. Oczywiście podczas dożynek na mieszkańców gminy czekało multum atrakcji. Od konkursów poprzez występy artystyczne, specjały kulinarne, gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych, aż do turnieju sołectw i pokazu iluzjonistycznego. Wśród wokalistek znalazły się także śpiewające siostry z gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej. Dawno nas nie było, że tak powiem, na takich imprezach i chciałam zobaczyć, jak to wygląda, plus no fajnie pomyślałam, żeby było. Że skruszysz ciała mego lud, ja nie mam ochoty do mego zamęścia. To jest pierwsza poezja śpiewana, jako śpiewałam, więc ją dobrze znam. No i po prostu no znam ten utwór i mi się po prostu podoba. I poezja śpiewana to jest tak połączenie aktorstwa i śpiewu i to jest, no lubię tak sobie zagrać i to na scenie także i zaśpiewać, no to łączy oba punkty. Tradycyjnie podczas dożynek miał miejsce konkurs na wieniec. Bujne łany zboża połączone w wymyślne, pięknie przyozdobione kompozycje przykuwały uwagę przybyłych gości. Najlepszym wieńcem okazał się ten z sołectwa Uciąż. Drugie miejsce, sołectwo Nowa Wieś Królewska. Zapraszamy. I trzecie miejsce, sołectwo Czaple. Zapraszamy. W tym roku jestem bardzo zadowolony z przebiegu konkursu na wieńce dożynkowe. Były bardzo piękne, więc wielkie podziękowania dla sołectw Nowa Wieś Królewska, Uciąż i Czaple, że tak piękne wieńce przygotowały. Wiem, że też sołectwo Wieldząc miało wieńce, ale niestety ze względu technicznych nie zdołali dojechać do dożynki. Dożynki gminno-sołecko-parafialne dla mieszkańców były doskonałą okazją, by się pobawić i rozluźnić. Przy muzyce koronowiaków nogi same rwały się do tańca. Kolejne święto plonów w Płużnicy można uznać za udane. Myślę, że z roku na rok te imprezy są coraz bardziej atrakcyjne. Niewątpliwie wpływ na to ma wcześniejsza promocja imprezy oraz przede wszystkim dialog z uczestnikami, mieszkańcami i organizatorami imprezy na temat tego, co im się podobało, a co można by jeszcze poprawić. Cały rok ciężko pracujemy. Mówię tutaj o rolnikach, ale także o władzach gminy, sołtysach, radnych. A dzisiaj spotykamy się, żeby się bawić. Także dzisiejszy dzień ma głównie na celu dobrą zabawę.